Polska Telewizja Regionalna, Natalia Barańska, witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na serwis informacyjny. Inwestycje dzięki współpracy regionu z Parlamentem Europejskim. Remonty w dębickim szpitalu. Wybrali mistera Podkarpacia roku 2019. Budowa drogi S9 oraz reaktywacja połączenia kolejowego Dębica-Mielec-Padew-Narodowa to dwie sztandarowe inwestycje, które powstały dzięki współpracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. 26 maja wybierzemy naszych przedstawicieli w Unii Europejskiej. Na Podkarpaciu Prawo i Sprawiedliwość liczy na 2, a nawet 3 mandaty. O tym, jak ważna jest współpraca radnych Sejmiku z Parlamentem Europejskim, jakie inwestycje w naszym regionie udało się zrealizować, mówił Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Te relacje partnerskie i merytoryczne miały miejsce, czego dowodem jest co najmniej dwie takie sztandarowe, duże inwestycje. Pierwsza to jest droga S9, gdzie jest ta decyzja padła na poziomie Parlamentu Europejskiego oraz duże pieniądze na infrastrukturę kolejową pomiędzy na przykład Dębicą a na północ w kierunku Tarnobrzega. To są te dwie sztandarowe inwestycje, które no, trzeba uczciwie powiedzieć, dzięki staraniom pana europosła Tomasza Paręby tutaj zafunkcjonowały właśnie w naszym rejonie. Europarlament to instytucja reprezentująca interesy obywateli Unii Europejskiej. Wybory do parlamentu odbywają się co 5 lat. Obywatele głosujący w Polsce dokonują wyboru 52 spośród łącznej liczby 705 eurodeputowanych. Będą to czwarte wybory do Parlamentu Europejskiego od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Trwają remonty w dębickim szpitalu. Po oddaniu bloku operacyjnego przyszedł czas na laboratoria i pomieszczenia oddziału zakaźnego. Pracownia mikrobiologii musi spełniać wymogi unijne, mieć antybakteryjne powłoki, właściwy sprzęt do badań, sterylne pomieszczenia. To tutaj trafiają próbki i wycinki pacjentów. Jak podkreśla Przemysław Wojtys, laboratorium nie było w złym stanie, ale wymagało pewnego remontu, malowania i przemodelowania obiegu przejść. To są rzeczy ważne. One pewnie zawsze były ważne, ale nie zawsze były przepisy, które zobowiązywały do takiego, a nie innego stanu. No dzisiaj są przepisy, które się bardzo dynamicznie zmieniają, wymagają od nas reagowania na te tematy, więc reagujemy po to, żebyśmy byli bezpieczniejsi, a pacjenci byli jeszcze lepiej obsłużeni. Drugi element inwestycji w szpitalu to pomieszczenia na oddziale zakaźnym. Poradnie dla pacjentów z chorobami wątroby zlokalizowane są obok budynku szpitala naprzeciwko parku. Tam również trwają intensywne prace remontowe. Zapewnimy lepszy komfort, ale też i nie jest to fanaberia, bo myśmy mieli dwa fajne pomieszczenia, w których były poradnie chorób zakaźnych i chorób wątroby. Natomiast one znajdowały się w budynku przylegającym do budynku oddziału zakaźnego, ale tam chcemy zlokalizować okulistykę. I te pomieszczenia są nam do pracy oddziału okulistycznego potrzebne. W związku z tym musieliśmy zapewnić inne pomieszczenia dla poradni chorób zakaźnych i chorób wątroby. Remont ma zakończyć się pod koniec kwietnia. Pierwsi pacjenci na oddziale zakaźnym mają być przyjmowani od maja tego roku. W tym roku po raz pierwszy w resorcie Grand Chotowa odbyły się wybory najprzystojniejszego mężczyzny województwa podkarpackiego. Został nim rzeszowianin Wojciech Gromacki. O tytuł najprzystojniejszego mężczyzny naszego województwa rywalizowało 10 młodych panów. Umiejętność poruszania się po scenie, urok osobisty, sylwetkę, a także inteligencję kandydatów na mistera Podkarpacia oceniało jury złożone z organizatorów konkursu, partnerów tego wydarzenia oraz gospodarzy resortu. Wśród jurorów zasiadali także Klaudia Pustkowska, Miss Podkarpacia 2018, a także obecny mister Polski Tomasz Zarzycki.
Po burzliwych naradach ogłoszono nazwisko mistera Podkarpacia roku 2019, którym został wybrany Wojciech Gromadzki. Wojciech Gromadzki jest absolwentem Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Na co dzień pracuje jako trener personalny, a w wolnych chwilach gra na pianinie. Najprzystojniejszy mężczyzna Podkarpacia nie krył zadowolenia i radości z uzyskanego tytułu. Wojciech Gromadzki, mister Podkarpacia 2019. Powiedz mi, jak się czujesz po ogłoszeniu werdyktu? Wyrzut endorfin, niesamowity. Ciężko to z czymkolwiek porównać. Otaczają mnie przyjaciele, których poznałem na zgrupowaniach, rodzina. Coś niesamowitego. Powiedz mi, czy ty się spodziewałeś tego, że dostaniesz główny tytuł dzisiaj? Czy się spodziewałem? Wiadomo, jakieś pewne typy padały. Byli fajni chłopacy. Wielu mogło wygrać, udało mi się. Był stres, eustres, pozytywny zdecydowanie. Super się bawiliśmy, ręce się trochę trzęsły. Ale podsumowując, super. Naprawdę wspaniała zabawa. Podczas występu najprzystojniejszy mężczyzna naszego województwa miał ogromne wsparcie wśród publiczności, która głośno dopingowała swojego faworyta. W sali Wehikuł Czasu słychać było gromkie brawa i okrzyki, jak na scenie prezentował się Wojciech Gromadzki. Pod wrażeniem występu i prezentacji mistera Podkarpacia 2019 byli także jego rodzice i przyjaciele. Proszę mi powiedzieć, jakie emocje towarzyszą, jeżeli syn taki zacny tytuł otrzymał i no, będzie reprezentował nasz region. Bardzo się cieszymy, ja jestem szczęśliwy, a moja żona myślę, że też. Nie, no to się nie da powiedzieć. Każda mama, mówię to do wszystkich mam. Każda mama, dla której dane jest takie przeżycie lub zbliżone do tego, myślę, że wie, co ja teraz czuję. Także proszę mi wierzyć, te emocje są tak piękne, tak cudowne. No, życzę wielu mamom, żeby mogły też mieć takie epizody w życiu. Miłe, bardzo miłe. Tak, trzeba przyznać, że Wojtek dzisiaj miał obstawę co najmniej 15 osób, ale ja się naliczyłem nawet 25, więc prawdopodobnie nawet były tutaj osoby, których ja nie kojarzyłem, ale też tutaj były. To było najgłośniej. Najgłośniej było, kiedy wychodził, najgłośniej było, kiedy było słychać jego numer. Najgłośniej było, jak wygrał. Tytuł mistera Podkarpacia 2019 wręczył Wojciechowi Gromadzkiemu mister Polski Tomasz Zarzycki. Bardzo fajnie odpowiadali na pytania. Sprawność fizyczna też mnie zaskoczyła, że naprawdę są aktywni. I ogólnie wygląd bardzo fajny. Ty masz bardzo duże doświadczenie, chociażby poprzez to, że jesteś misterem Polski. Powiedz mi, czy to, co zobaczyłeś na scenie u nas tutaj, czy panowie są dobrze przygotowani do gali ćwierćfinałowej mistera Polski? To znaczy, czy zawsze się znajdą osoby, które są lepiej przygotowane, mniej przygotowane, ale tak ogólnikowo mówiąc, naprawdę są przygotowani. Na wojewódzkie, bo na polskie, ogólnopolskie wydaje mi się, że jeszcze muszą troszkę się przygotować. Podczas gali finałowej wybrano także pierwszego wicemistera Podkarpacia 2019, którym został Kamil Mierzwa. Tytuł drugiego wicemistera naszego województwa jurorzy przyznali natomiast Michałowi Chmielowi. Wybory mistera Podkarpacia, podobnie jak wybory miss, to oficjalny konkurs na licencji mistera Polski, dlatego Wojciech Gromadzki, mister Podkarpacia 2019, będzie reprezentował nasz region w ćwierćfinale tegorocznych wyborów mistera Polski. W trakcie trwania gali przyznano również dwa tytuły komplementarne. Tytuły mistera publiczności, a także mistera internetu zdobył Gabriel Zacios. Reportaż z tej imprezy oraz wywiad z misterem Polski już wkrótce na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR, zarówno w sieci Multimedia Polska, jak też w internecie na portalu pod adresem www.ptvr.pl. Zapraszamy. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.